Cześć, dzień dobry Paulino. Dzień dobry. Jak się dzisiaj czujesz? Mroźny dzień mamy bardzo, śnieżny, wszystko zasypało. Bardzo dobrze się dzisiaj czuję, taką energię mam. Masz ciepłą herbatę przed sobą? Tak. To pomaga. Powiedz mi, spokojnie, będziemy wycinać przerwy. jakieś tam czekam, takie. Czekam na pierwsze pytanie, po prostu może mnie zbliżę. Nie, ale mnie zawsze nurtowała jedna rzecz. Masz profil na Maxmodelsie, pewnie już tam nie wchodziłaś od wieków w wieków. Jezu, o tak, Jezu. Mam. I słuchaj, wytłumacz mi jedną rzecz. Dlaczego Skylark? O co tu chodzi? Tam masz Skylark, login, nazwę tak, tego. Tak, od skowronka. Lark. Okej. Okay. Sky. Nie wiedziałem. Znaczy nie skojarzyłem. Nawet bym nie wiedział, jaki jest skowronek po angielsku. No to to jest z angielskiego, taka jestem, wiesz, ale nowoczesna. Przecież... Dobra, ale no kiedy powstało twoje konto na Maxmodels? Rok po sesji z tobą, czyli... Oj, bardzo dawno temu. To wtedy się czułaś taka skowronkowa. Tak, ale potrzebowałam roku, żeby podjąć bardzo poważną decyzję, jakie było założenie konta na Maxmodels. No tak, no trzeba się czaić. A to przez ciebie. Przeze mnie. Tak? Zasiałem jakąś wątpliwość w tobie. Zaczęłaś mi opowiadać o tych wiadomościach, które dostają modelki. A, tak, no bo... To, tak. I to mnie tak trochę zniechęciło i stwierdziłam, że w sumie wolę na Facebooku się umawiać z kimś na zdjęcia niż przez tego Maxmodelsa, ale z drugiej strony jak ktoś pytał się o mojego Maxmodelsa, to mówiłam, że nie mam i to było trochę nieprofesjonalne, więc stwierdziłam, że... Ale wiesz, że jest taki pewien dysonans, no nie? Dziwny, bo jest Skylark, tak? Skowronek mówisz. A przecież ty jesteś kociara, przecież wiesz, że to są pierwsze nie, no ofiary to tych kotów. No nazwiska, nie? A na Instagramie koto maniaczka. Przepraszam, więc... no tak, przecież, no tak, od nazwiska. Jezu. Nie zorientowałeś się? Nie zorientowałem się, słuchajcie, no nie, dzisiaj bo mam jak zaćmienie ja, jakieś. Moja pierwsza ksywka i chyba jedyna, którą miałam, to właśnie skowronek od nazwiska. To jeszcze było w podstawówce w gimnazjum. I jeszcze ja tak po prostu tym, wiesz... Żyjesz, tak się tak nakręciłeś. Nie, no tak wtedy po prostu stwierdziłam, że to jest dobra nazwa. Fajnie. Nie chciałam wpisywać Paulina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tylko stwierdziłam, że wymyślę jakąś nazwę. Więc padło na to. A już z Instagramem była kotomaniaczka, no bo wiadomo, koty. No tak, wiadomo. Skowronek, dobra, skowronek, ale na przykład na komentarzach na profilu swoim maxmodelsowym masz na przykład coś takiego, niektórzy ci piszą, jak, uwaga, cytuję, masz sobie coś demonicznego. Oczywiście to duży plus. Demoniczny skowronek, rozumiesz to? Tak. Chociaż jeszcze zaraz, jeszcze coś mi tutaj uderzyło w komentarzach. Boże, jaka analiza mojego Maxmodelsa, na to bym nie wpadła. Absolutne zwierzę sesyjne. To wiem, od kogo to jest. Dużo odbębniłaś sesji, nie? Zdjęciowych. Tak. I mam tak, że chyba to świadczy o tym, że zrobiłam tych sesji dużo, bo już nie pamiętam ile. I mam sesji nadal nieopublikowane, bo o nich zapomniałam, że gdzieś tam są albo na mailu. Albo wstydzisz się zdjęć. Nie, nie wstydzę się zdjęć. Po prostu jak mi ktoś oznaczy, czasami jest tak, ja tak, o, miałam te zdjęcia przecież 3 lata temu. Ej, to dobra, to poczekam miesiąc, żeby nie było i coś tam udostępnię. 3 lata temu? No, gruby temat. No mam taki materiał, że mogę odgrzewać kotlety tak, wiesz, w nieskończoność tak naprawdę. Jedna rzecz mnie jeszcze zaciekawiła u Pauliny. Jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić sobie profil Pauliny, to bardzo zapraszam, ale jest... Coś ciekawego, bo Paulina, ja może zaokrągliłem, uśredniam pewne rzeczy, ale pracowała z 5 fotografami i aż z 17 fotografkami. Wolisz pracować z fotografkami, z kobietami? Czy to tak po prostu wychodzi samoistnie? Pracowałaś z facetami takimi jak Łukasz Jaszak, Karol Kubicki, Marcin Zuchowicz, Marcin Kotwica, Hubert Kochański. Tak. A kobiet jest tutaj, Marlena, Adrianna, Agata, Aleksandra, Klaudia, Ola, Natalia, Kasia, Magda, Weronika, Paula, Patrycja, Joanna, Patrycja, Klaudia, Luiza i Adrianna. Już ci tłumaczę Rząski. Dlaczego. Nazwisk nie mówię. Już ci tłumaczę dlaczego. W Lublinie byłam w takim środowisku właśnie wizerzystek, fotografek. I jak się pojawiłam na zdjęciach z jedną dziewczyn, to po prostu taką tą pocztą pantoflową, instagramową po prostu. No było tak, że się zbierała cała ekipa, my się wszystkie znałyśmy i po prostu wiesz. No okej, okay, wiem. Całe zdjęcie. To chyba uderzyło, bo faktycznie przy którejś tutaj z tych kobietek fotografujących zauważyłem jedną rzecz, że ma na przykład fotograf łamany przez make-up. Więc ewidentnie jest to jakaś make-upistka fotografująca. No zauważ, że kobiety są zawsze takie wielozadaniowe. Często. I jak już na przykład idzie w fotografię, to na przykład robi sobie kurs wizażu i maluje modelki po swojemu. Albo odwrotnie, maluje modelki, albo była modelką i potem na przykład przyjmuje pałeczkę, staje się fotografem. To jest częste, zauważyłam. Mhm.
Dobra, a jaka jest wielozadaniowość u osób, które pozują, u modelek? Często z modelek są też wizerzystki. No tak, zdarza się. A ty na razie jesteś osobą głaszczącą kota i pozującą po prostu. No tak, znaczy lubię make-up, strasznie lubię make-up, ale wiadomo, że no jednak lepiej się oddać w ręce profesjonalisty niż malować się samemu do zdjęć. Tym bardziej, że no mamy takie super wizerzystki, czy w Ostrowcu, czy w Kielcach, czy w Lublinie, że po prostu no głupia bym była, jakbym nie skorzystała. No proszę bardzo, 172 centymetry bystrości po prostu. Tak, wiem takie rzeczy. No mam napisane. No, ciekawe gdzie. No Max, model się x lat temu. Pierwsze co robisz od rana to? Myślę, przeglądam telefon. Wiesz, że teraz nie będzie można przechodzić z telefonem, przeglądając go przez przejście dla pieszych. Tak, mam tą świadomość. Aha, można wpaść pod samochód i już nie pozować więcej. Jestem na bieżąco z zasadami drogowymi, z przepisami, nowinkami, nowościami. Masz prawo jazdy. Tak, mam prawo jazdy, które rzadko używam, ale mam. Modelka z prawem jazdy. Tak, wypadało wreszcie zrobić. Za pierwszym razem? Za pierwszym. Ile to kosztowało? Dużo. Okej. Okay. Sama płaciłam, jeżeli chodzi o pieniądze. Okej, okay, nie mówimy komu, nie mówimy gdzie i tak dalej. Niech się... Ale jest taka zależność z prawem jazdy, że jak sam płacisz, to szybciej zdajesz. Nie słyszałem tego. Mobilizuje strasznie. Nie słyszałem tego. Co decyduje w ogóle, że nie wiem, sesja jest udana? Bo zdarzają ci się takie zdjęcia, takie sesje, gdzie jedziesz i później tak naprawdę no, jest jakiś no, taki fuck up, tak? Coś tak. Tam siadło, nie siadło i te zdjęcia są takie, że no, chyba niekoniecznie jest coś z nich pokazać. Czasami jak już jest rozmowa i umawiam się na zdjęcia, to zazwyczaj nie jest telefonicznie, tylko pisanie po prostu, więc już jak piszę na przykład z jakimś fotografem czy z fotografką i staramy się dogadać co do koncepcji, jak już mi coś nie gra, tak sobie, zawsze sobie myślę, że no to może być chyba jakiś inny po prostu punkt widzenia i zazwyczaj tak jest, że nie do końca mi się coś nie podoba. A czasami jest tak, że po prostu wręcz czytamy sobie w myślach albo wysyłamy sobie jakieś inspiracje w postaci zdjęć czy linków i takie jest, o, bardzo podobne, to już wiem, że takie jak mamy ten sam punkt myślenia, jakoś obieramy tę samą stronę, to jest takie, no 100% takie zawsze dobra sesja, no nie oszukujmy się. Jeszcze okay, jak dobra, poznam ale... tą osobę i jest miła atmosfera, aż się chce pracować po prostu. Dobra, czyli na przykład pewnego rodzaju porozumienie, taka chemia między ludźmi, którzy pracują jest bardzo istotna, ważne, jest ważna. Bardzo no, nie? Ważne, no. No dobra, ale okej. Okay. Załóżmy, że zdarzały ci się takie sesje, że był pomysł dobry, ale no to wykonanie siadło. Były takie historie? Były. Ogólnie na początku trochę się bałam coś sugerować, albo że ja mam jakiś pomysł, no bo miałam to 18 lat, to tak jeszcze nie jest taki charakter nawet wyrobiony, jak się kogoś kogo dopiero poznajesz i chcesz coś powiedzieć, przekazać, ale no jak już ten fotograf ma tą wizję, no to niech ją ma, dobra, okej, okay, nie? No a potem to jest było takie, kurczę, no mogliśmy coś innego zrobić, albo coś więcej. Także no spoko, nie? Ale no czasami jest taki niedosyt jednak, że mogliśmy coś zrobić więcej na tej sesji, albo no jest totalny niewypał. To wtedy to już w ogóle jest takie, okej, okay, dziękuję za zdjęcia, fajnie. Okej, okay, okej, okay, okay. Po czym ten znika z listy znajomych z Messengera? Nie, po prostu ja tak nigdy nie robię. Po prostu oznaczam, nie, ja to dodaję, ale no nie przy... Jak sama nie udostępnię jakieś zdjęć, no to wiadomo, że po prostu mi się nie podobają, tak? Więc... Pamiętajcie, jak Paulina nie udostępni waszego zdjęcia, znaczy, że daliście po prostu ciała. No i teraz się zacznie, bo dużo nie udostępniłam. Ale ja też, modelki też tak mają, że mają taki swój punkt widzenia, że na przykład jak fotograf chce je pokazać w innym świetle, to one niekoniecznie są przekonane i trudno je też je przekonać. No tak, na przykład profil lewy mam ładniejszy, jak się kobieta tak uprze, to jest z tym problem. Na przykład, taki wiesz. Na przykład, tak, ale rzeczywiście są takie sesje, które nie do końca pokazują kogoś no, bardzo pięknym na przykład, no nie? Są takie bardzo kreatywne sesje, które no, nie upiększają raczej. Takie są najlepsze. No, takie są, okej. Okay. Tak, ja pamiętam, ty miałaś, Paulina, taką sesję u Łukasza Jaszaka bodaj. Ja wszystkie takie sesje mam z Łukaszem Jaszakiem. Bardzo taka psychodeliczna, jakieś klimaty takie, pamiętam, mroczne. Zresztą... My się niedawno spotkaliśmy z Łukaszem i znowu zrobiliśmy coś podobnego. I byłam taka zachwycona, że spotkanie ale po latach. To Łukasz napisał to, że masz sobie coś demonicznego?
Chyba tak. Oczywiście, dodał, oczywiście to duży plus, ale nie wiem, nie wiem. Nie notowałem sobie, kto ci tam co napisał. Ale okej, okay, zauważam faktycznie, że lubisz dziwne rzeczy, ale są modelki, które nie akceptują, nie tolerują za bardzo zdjęć, pomysłów takich, na których ich zdaniem one by wyglądały średnio. I to nawet mamy świętokrzysko takie modelki. Znaczy, mieliśmy, będę się bronił, mieliśmy, bo już tej kobietki nie ma, z tego co wiem, w Kielcach. Ale... Aha, to też się nagrało. Dobra, po ciszy. Nie, spokojnie, możemy dojść. Dużo jest takich modelek, dużo jest takich modelek. A widzisz, wchodzisz na czyjś profil i widzisz, że ma ładne zdjęcia. Mhm. Do widzenia, tak, masz ładne zdjęcia. Ma być sweetaśne i po prostu jest wszystko, ma być piękne. No wiesz, każdy fotograf jak robi zdjęcia i nawet portrety, no każdy ma po prostu takie swoje oko, tak nazwane. Mhm. Ale no jak wchodzisz na profil modelki i widzisz 30 tysięcy jej portretów, no to jest nudne, no trochę, no. Takie same w innej bluzce, w innym makijażu. Tak, masz rację, mhm. Bo fryzura może być różna, makijaż może być różny, ale to jest ta sama taka stylistyka, trochę takie po prostu spojrzenie i no przebijesz to i nie masz nic ciekawego. No tak jest troszkę, nie? No tak jest trochę. No z drugiej strony, to wiesz, tak naprawdę wiele obrazów, zdjęć, jakie teraz się robi, to tak naprawdę już gdzieś powstało, gdzieś są na przykład podobne, więc... Zgadza się. Więc silenie się na oryginalność, to jest naprawdę silenie się czasami ze zawodowa praca. Aczkolwiek można, ale... Trzeba się postarać. Jakim kosztem modelki, to nie wiem. Klniesz? Na sesji? W ogóle. Na sesji strasznie też klniesz? Tak. Zależy u kogo. Znaczy, ale... Rozumiem, że u Łukasza klniesz. Ja pytam, oczywiście. W pierwszych minutach rozmowy zawsze obserwuję gesty, zachowanie tej drugiej osoby i staram się dostosować poziomem profesjonalizmu. To znaczy, ktoś jest formalny, mówi mi na początku per pani, czy jest taki bardzo kulturalny nad wyraz. Czyli na przykład pani pozwoli tutaj tą łamkę, proszę przytrzymać w ten sposób. Tak, albo czy mogłabyś, tutaj. Mogę cię prosić. No. To wiem, że no raczej nie mogę sobie pozwolić na niektóre rzeczy. A jak ktoś jest taki naturalny, typu no zrób coś inaczej, mówi takim typowym po prostu potocznym językiem, no to już widzę, że raczej się dogadamy, tak? No. Albo jak na przykład mówi, weź kurwa stań w drugą stronę. I to nie przeszkadza. Okej. Okay. Jeżeli to jest taki żartobliwy ton, to też jest taki, to też właśnie słowa są, mogą być takie same, ale wypowiedziane w innym tonie, tak? Mm-hmm. To jednak się różnią, nie? Więc... Masz jakąś w ogóle, nie wiem, wadę, jakąś taką manierę, która ci tam, wiesz, tak ciąży, nad którą pracujesz? Na zdjęciach? Nie, tak w ogóle, wiesz, znaczy, wiesz, świat zdjęć, to wiesz, przenika się z osobowością, no nie? Mm-hmm. Bo wiesz, tak naprawdę to, jak ktoś wychodzi na zdjęciach, kto do jakichś projektów się nadaje, to też wiąże się z jego osobowością. No, wyobrażasz siebie na przykład, chociaż pewnie sobie wyobrażasz, no bo ty potrafiłabyś taką metamorfozę zrobić, ale no generalnie na przykład siebie może mniej wyobrażam, jakiejś sweetaśnej sesji kolorowej z Candy Girl, z lizaczkami i tak dalej. Miałam, akurat mówisz o lizaczkach, miałam z lizaczkami sesję. Tak, miałam też taki okres, że stwierdziłam, że jak będę robiła zupełnie przeciwne rzeczy, które mi się podobają, czyli na przykład ja bardziej wolę mroczne sesje, więc robiłam słodkie, to bardziej pozwoli mi się po prostu rozwinąć jako modelka, ponieważ no, jak widziałam potem, że wychodzę na nich dobrze, czyli mogłam zagrać rzecz, która mi się nie do końca podobała. Ale tych zdjęć oczywiście nie pokazywałam za bardzo, no bo to nie było mojej takiej, wiesz... stylistyce zdjęciowej. Ale tak, jak najbardziej. No, ogólnie zawsze staram się robić różne sesje. Tak po prostu, żeby były, za każdym razem było coś innego. Nie da się, to jest niemożliwe oczywiście, tak? No, ale starałam się, robiłam przeróżne po prostu. Tylko, że no, mało ujrzało światło dzienne oczywiście, no ale... No tak, no bo Paulina oczywiście nie wrzuca zdjęć, które jej się nie podobają, więc... Tak. Tak, jest okej. Okay. To ja się i tak bardzo cieszę, że chyba z tego co powiem, no, chyba ty wrzuciłaś jednak zdjęcie, które robiliśmy ze skrzydłami jakiejś chacie na drodze Opatów Sandomierz w zimie. Tak, tam coś było się. Takiego. Mm-hmm. Był taki epizod. Gdzieś tam te zdjęcia jeszcze chyba tam leżą nawet. No. Na co powinna zwracać, nie wiem, modelka, oceniając wiarygodność fotografa? Bo mówiliśmy o tym Max Models, no nie? Tak. Że wiesz, wcześniej uczulona przeze mnie tam się, wiesz, wahałaś, założyć, nie założyć, bo tam faktycznie rozmaite propozycje mm-hmm. potrafiły padać. I jest jakiś, wiesz, myk na przykład, że wy kobiety w ogóle, no nie? Tak. Jesteście w stanie tam powiedzieć tam w słowach, ocenić, czy jest jakaś ściema, jakiś fake, czy to faktycznie jest ktoś, kto potrafi coś zrobić i dobrze pracować? Ogólnie taka nauczka, że nawet nie odpisać
wpisuj na wiadomość, która cię nie interesuje. Czyli nie karmić trolla. Ponieważ możesz się... nie wszyscy potrafią dobrze przyjąć odmowę. I po co masz się zniżać do czyjegoś poziomu, jak ci ktoś napisze bardzo chamską, niemiłą wiadomość. Więc czasami lepiej po prostu usunąć tę wiadomość albo nie odczytać, po prostu zignorować, niż powiedzieć, że nie jestem zainteresowana, bo zacznie się jechanie po twoim wyglądzie, po twoim portfolio, mówienie, że nie jesteś wcale taka dobra, albo że mam 300 innych kandydatek, więc w sumie to wiesz, no jest tak często, nie oszukujmy się. No to zwyczajnie napisanie w taki normalny, przecież ludzki sposób, dziękuję, nie jestem zainteresowana, potrafi wzbudzić takie kontrowersje u kogoś i reakcje? Oczywiście. No ale są fotografowie i są fotografowie, tak? Aha. Czyli, że... No wiesz, jak to jest w tej branży. No nie każdy, kto ma aparat, jest fotografem. Ale to ja doskonale wiem. To ja się spotkałem też z takimi akcjami, gdzie ktoś na przykład mnie pytał może z takich mniej znajomych ludzi, słuchaj, jaki aparat sobie kupić? Po co ci aparat? Bo chciałbym rwać dziewczyny. Ojejciu, było tak. Wiesz co, jak ja zaczynałam, teraz już tego nie ma, bo te rzeczy zostały bardzo dobrze napiętnowane. Czyli zostały modelki bez krępowania udostępniają te rzeczy, które są dla niej szkodliwe. Jest chyba jakaś czarna lista, no nie? Zgadza się. To też jest super. Nie wiem, kto to wymyślił, ale te czarne listy osób, które nie przychodzą na zdjęcia, olewają sprawy albo właśnie się tak zachowują, jak się zachowują. Jest super, bo po prostu nie musisz współpracować z tą osobą, bo od razu wiesz, z kim masz do czynienia. To jest bardzo dobre. No ale na początku ta weryfikacja u mnie na przykład, no była trudna, bo no ja byłam taka, że byłam może niełatwowierna, ale byłam ufna po prostu. Naiwna. No i może nie naiwna, bo co do czego potem przyszło, to wiedziałam, że po prostu no, nie przychodzę na tą sesję, bo jesteś nie tak. No. Ale no trzeba uważać po prostu na siebie. Jeszcze jak się z kobietą, jeszcze jak się z młodą kobietą, to no trzeba uważać, bo zawsze jest 30 propozycji na te zdjęcia, a z tych 30 wiadomości na MaxModelie się może dwie są takie kojarzysz. Chyba dobrze kojarzę. Bodaj to Sandra Kubicka jest taka modelka. Mhm. Mhm. Gdzieś opowiadałam, czytałem albo słyszałem, że zdarzają się na przykład porwania modelek. A ona opowiadała o epizodzie w Meksyku, gdzie robili jakąś produkcję dla kogoś i okazało się, że za każdym razem ktoś tam wparowywał na miejsce planu sesji i próbował tak naprawdę no, zgarnąć całe towarzystwo, więc oni 4 razy uciekali, zmieniali miejsce sesji i w końcu ulądowali na lotnisku, skąd wrócili już do innego miejsca gdzieś tam, okay. Bo się nie dało. I żeby było śmiesznie, no jest taka, tam padł przykład tak zwanej mafii modelkowej. Porywają modelki i wywożą na przykład do krajów arabskich. Tak. I to jest dobry biznes, znaczy, tak. Nie dla modelek. Powiem tak, miałam propozycję współpracy z jedną z agencji modelek i była tam propozycja, bo ja jestem dość niska jak na modelkę, nawet na fotomodelkę. I właśnie te 1,70 m+ jest dobre w właśnie raczej w takich krajach azjatyckich albo właśnie tam w kierunku Dubaju, Arabia Saudyjska, te sprawy. I tam się idzie na około 3 miesiące kontrakt, pół roku. Oczywiście z opiekunem, tam cała ekipa jedzie, bo to idzie parę modelek plus te osoby oczywiście, które to angażują właśnie z tej agencji. I tam na przykład jest ochroniarz, i bo miałam tą umowę pokazywaną i jest samochód podsyłany. Nie ma opcji, żebyś na przykład po sesji zdjęciowej sobie gdzieś poszedł sam. Nie, od razu po sesji zdjęciowej podjeżdża samochód, podjedzie dopiero wsiadasz. Miałam tak tłumaczone. Nie zgodziłam się na to, bo ja wtedy byłam w klasie maturalnej, bałam się zaryzykować. W sumie nie żałuję, ale tak już zaczęli mi opowiadać takie poważne dla mnie rzeczy, to już to takim typu, takim roboczym, co miałabym robić i jak miałabym się zachowywać, to mnie trochę przeraziło właśnie w takim właśnie punkcie bezpieczeństwa, tak? I to mówimy o krajach azjatyckich? Nie, no i właśnie, arabskich. No tak, tak. To jednak no myślę, że nie bardziej nie azjatyckich, tylko właśnie bardziej tych arabskich, tak? Że tam po prostu no od razu po sesji myk do samochodu, tak? Nie ma chodzenia tam samemu czy cokolwiek, no tak. Zwiedzania. No tak. O nie, na pewno nie. Wiesz, tym bardziej, że ktoś na początku ci mówi takie rzeczy, a ty dopiero jesteś tam gdzieś przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy czy zgody, to jednak świadczy o powadze, tak?
tego zadania, jakie ma modelka, tak? Jak powinna się zachowywać, żeby dbać o bezpieczeństwo całego wydarzenia, tak? Więc to jednak tak stwierdziłam, że jak już od razu na dzień dobry takie rzeczy zostały powiedziane, to jednak jest to poważna sprawa. Miałaś okazję, nie wiem, biegać sobie po wybiegu? Miałam raz, bo byłam ciekawa i spodobało mi się. Dwa razy, już nie pamiętam, chyba dwa razy. Znaczy, ja byłam na pokazie fryzur plus pokazie też oczywiście ubiorą i no było to męczące strasznie, bo to jest cała ekipa modelek, tak? Więc nie jesteś sam i nie i uwaga jak na sesji zdjęciowej nie jest przykuta tylko do ciebie. I nie jest to sprawnie, tylko tu biegniesz na make-up, tu biegniesz na przebiórkę, tu biegniesz chaos. Na zdjęcie. Jest to chaos, po prostu jest to chaos. Plus trzeba się wyrobić w terminie, co do sekundy wyjścia nawet, w kolejność. My się dopiero poznajemy, dopiero się widzimy, więc tak naprawdę po strojach wiemy, która po kim wychodzi. No to jednak jest takie trochę stresujące, ale też jest takie wielkie zamieszanie. Wiadomo, że no, jakbym byłam na jakimś lepszym pewnie wybiegu, to byłoby to bardziej profesjonalne, tak? Ale jednak no nie po prostu spodobało mi się. Znaczy ten efekt wybiegu, kiedy wychodzisz idąc sobie, to jest to fajne uczucie. Ale nie jest aż tak fajnie, żeby dla 10 sekund przejścia się po... Synchro z muzyką i czujesz się potężna, wielka i idziesz. Nie, po prostu jest fajnie. Jest po prostu fajnie, te światła na ciebie idą, ludzie cię obserwują. Ludzie klaszczą. Też. No i zazwyczaj klaszczą się ktoś przewrócić, żeby dać otuchy, nie? Właśnie, przecież to mogłabyś zostać gwiazdą, gdybyś tam na przykład się za każdym razem wywracała i miałabyś taką łatkę, o idzie Paulina ta od wywrotek, no nie? Nie, ja miałam łatkę tą Pauliny, co musi wziąć własne buty, bo mam rozmiar 40 i był problem, nie? Każde 38. Dobra, ale fajnie było. Było fajnie, ale nie aż tak fajnie, żeby się w to bawić. Aha. To jednak musisz poświęcić cały dzień, więc no to jednak jest męczące. Tak, no. Potrafi to być męczące. Okej, okay. Zdjęcia są bardziej komfortowe, no nie? Tak. Tylko trwają dużo, długo. Była jakaś sesja taka, która, nie wiem, zabrała ci cały dzień z twojego planu. Tym bardziej, w ogóle, że... wiesz, zrobisz taką sesję, jesteś styrana na koniec, wiesz, masz dość. Zazwyczaj sesja jest dojazdem, bo... Tak, dojeżdżałam PKS-ami na sesję. Po prostu jeździłam. Autosanami. Tak, PKS-ik, oczywiście nasz ostrowiecki, piękny. O, to jest piękne przeżycie oczywiście. Idzie do nawet do Kielc jechać. To jest jednak półtorej godziny, tak. Więc ja wstawałam o 7, nie? Jak sesja była 9. Przyjechałam tam. Potem, wiadomo, coś muszę szybko zjeść, albo w PKS-ie, albo po drodze. Potem już to jest... widzę, no nie? Jedziesz PKS-em, wyciągasz sobie termos, mama zawsze ci zrobiła zawsze był batonik. Bułki w papierze, szeleść tym wszystkim, tak. jak za PRL-u. Takie stuńczyki, żeby to... cały PKS w ogóle było czuć, nie? Nie, tak. Nie było. Zawsze było 500 batoników proteinowych w torebce, żeby tak szybko sobie zjeść, nie? I co? No jest dojazd, potem jest make-up, potem oczywiście ustawienie wszystkiego albo dojeżdżenie do pleneru, jeszcze potem oczywiście stylizacja. No sesja też trwa długo, no i oszukujmy się, jak jest to parę przebiórek, parę pomysłów, to jednak to 5 godzin około. No i wracało się tak o 22, tymi ostatnimi PKS-ami, czy tam o 24 czasami byłam w domu, wyjechałam 7 rano, nie? Więc spoko. Świetnie. A dobry tryb życia na to, żeby jednak się odchudzić. Chociaż nie, no ty mówisz, że wcinasz proteinowe batony. Arek, między nami, co się zamawia na sesję zdjęciową? No, przyznaj się. Co się zamawia? No, co zamawiasz zawsze? Ja dawno nie robiłem sesji. Czekaj, no co się... Pizzę się zamawia. A, pizzę się zamawia. Zamawia się pizzę. Tak, tak. Pytacie się zawsze, zawsze się przychodzi fotograf. Ej, co chcecie? I tak jest takie, no nie wiem. Dobra, pizzę, dobra, ale zamów różne. No dobra, okej, okay, bo pizza jest uniwersalna. Ale poczekaj, no nie, ale nie oszukujmy się. Bo ja chyba nie zamawiałem pizzy nigdy, ale zamawiałem chyba, tak mi się wydaje, kubełki z makaronem. Albo maka przynosiłeś, to jeszcze gorzej. Albo maka przynosiłem, to było jeszcze gorzej. Chyba tak. To masz rację. I te frytki gumowe z maka. Tak, i zawsze nie było czasu tego zjeść, i potem się zimno oczywiście jadło. Tak, były takie historie. Ale to ja pamiętam jeszcze ciekawszą rzecz, gdy Kasia, fryzjerka, nasza super, Kasia Łata, pozdrawiamy, z Sebastianem zresztą, z barberem szanownym moim cały czas, na jakąś sesję przynieśli przecież sushi. I po prostu tą rybą tutaj no, jechało przez 3 dni. Ja nie lubię sushi. Nie lubię sushi. Dlatego też mi tak nie to przeszkadzało. A oni byli przezachwyceni tym sushi. I co zrobiłeś? Hałą. Mówiłeś tak, nie dziękuję, nie poczęstuję tak. się, a byłeś głodny. Byłem głodny, to prawda, ale zrobiłem tak, że powiedziałem dziękuję, nie lubię sushi.
Kasia więc robiła taką minę ojej. Zapomniałam, jaki ty jesteś dyplomatyczny czasami. No wiesz, no co miałem powiedzieć, że no... Szkoda, że nie się teraz jego reakcją, tak jest zawsze, tak się miota, tak... Troszeczkę czasami ci asertywności brakuje, tak kropeleczkę tej asertywności więcej. Sorry, nie lubię sushi, tyle w temacie, nie? No ale to przecież ja powiedziałem, że dzięki, no nie ale lubię takie sushi. To nie, dziękuję, no, ojej. No to wiesz, no... O co ja ci chciałem zapytać? A, wiem, o najbardziej upierdliwą sesję. Najbardziej taką... Taką, wiesz, że cię po prostu wymęczyli, albo... Suknie albo, ślubne. Albo... Oj, suknie ślubne. Czy sesja z sukniach ślubnych jest naprawdę upierdliwą sesją? Ja myślałem, że nie wiem, na przykład robimy jakąś sesję, nie wiem, gałęzi, ktoś ci przyczepia do głowy kleje, to wiesz, to jest tak dalej. Super. Tak. Przecież tam wchodzisz raptem w suknię, zapinają ci tam gorsce. A makijaż? Do widzenia. A fryzura? A biżuteria? O, na makijażu. A analiza kolorystyczna? I te wszystkie pierdółki, a który bukiet, a który co tam? Jaka analiza kolorystyczna, skoro suknie są ekry albo białe na przykład? Okay. Do twojego typu urody musi być dobrane odpowiedni makijaż, czy odpowiedni odcień sukni, czy odpowiedni nawet kolor kwiatów, ponieważ w niektórych odcieniach będziesz wyglądał źle, a jak modelka wygląda źle, to suknia też będzie wyglądała źle. A to dotyczy tego również nie na przykład, to dotyczy również wszystkich pań młodych, tak naprawdę. Oczywiście, to jest podstawa, podstaw po prostu. Wiecie, jak no, analiza po prostu taka podstawa, mamy cztery podstawowe, oczywiście wiosna, lato, jesień, zima. I jak dopasujesz ten zły kolor, zrobisz ten makijaż w innych kolorach niż ta modelka jest, no to nie wygląda to dobrze. Widziałam takie przypadki na szybko i to nie, naprawdę to nie było dobrze. Oj nie. Nawet fotograf z ogróbką nie pomoże. Myślę, że nie. Tak, modelki nie wyglądają tak ładnie jak na zdjęciach, jak w rzeczywistości. Nam cały czas upiększają. To prawda, ale nadal... Ja uwielbiam swój nos na zdjęciach. Mam tak odmiennie różny nos na zdjęciach. Każdy fotograf robi mi go inaczej. To jest takie cudowne po prostu. Ja mogę mieć 30 operacji, jakby tak ktoś patrzył na te moje zdjęcia. Zawsze jest robione inaczej. To jest takie, o, super, dzięki, naprawiliście mi cały mój nos. Normalnie różnorodność tematyczna, jak, nie wiem, aktorstwo Bartka Topy. Wszystko wejdzie i w każdym ja mam inny. Tak po prostu, że jak sobie coś przypominam, to ślecę, wiesz, lecę z tematem. Tu była w sukniach ślubnych, teraz sobie przypomniałam to, to okej. Okay. Ogólnie nie, dawno nie myślałam o przeszłości zdjęciowej, modelkowej, bo to jednak jest parę lat za mną. Teraz żyję siłownią. Więc jak sobie tak teraz odgrzewam te wspomnienia, to po prostu one się budzą i tak po prostu czuję potrzebę coś może powiedzieć. Bo fajne emocje mi wtedy przychodzą po prostu. Na przykład sobie przypominam, co było śmiesznego na tych sukniach ślubnych. Bo to ten przypadek, że po prostu wiesz... Na co było śmiesznego w sukniach ślubnych? W ogóle że, co było śmiesznego na sesjach? Może dziewczyna miała na przykład, wiesz, figurę nieodpowiednią to na przykład kroju sukni, bo to też jest bardzo ważne. To jest też taka podstawa, tak? Że... No ale figura nieodpowiednia przy modelkach tak naprawdę istnieje i figura nieodpowiednia... Modelka miała tak ogromny biust... Ach, to o to chodzi. Że okay. Po prostu ta, no, wypływała, jeszcze była bez ramionczek. Aha. No i co im mieli zrobić? No modelki nie mogą mieć dużego biustu. Mogą mieć, ale muszą mieć dopasowane ubrania po prostu. No to nie wyglądało dobrze, to się wszystko wylewało. No nie oszukujmy się. No nie. Tym bardziej, że wiesz, na tych sesjach zdjęciowych są te sukienki parę rozmiarów. To nie jest tak, że dopasują ci ten rozmiar w 100%. Sam wiesz, jak kombinujesz pewnie, że tam 30 spinaczy masz na plecach. Tak. Albo obróć się tak, żeby nie było widać metki z bransoletki, bo oczywiście nie kupujemy tychże wszystkich rzeczy, my je często wypożyczamy, tak? Albo jakiś jubiler nam wypożyczy, bo to jest na zasadach współpracy i wiadomo. Jest, tak, bardzo często przecież jest tak, że styliści, którzy pracują na sesjach, robią taki myk, że kupują przecież te rzeczy w sieciówkach. I oddają w ciągu dwóch tygodni. Tak, po czym robią zwrot tak naprawdę po prostu. Więc to jest takie zamrożenie kapitału, później ten kapitał wraca... swego rodzaju uciążliwość, ale dająca możliwość stylistce czy styliście pracy z jakimś, nie wiem, nową kolekcją jakiejś firmy. Zgadza się, chociaż zauważyłam, że dużo stylistów ma też własne zaplecze. Jak ktoś kocha ubrania, to będzie ich miał milion, no nie oszukujmy się. Jak ktoś kocha ubrania, to będzie miał ich milion pod warunkiem, że jeszcze zarabia miliony. Wiesz, ale generalnie czasami jest tak, że styliści bardzo często bazują na second handach. Właśnie miałam to powiedzieć, że stylistki po prostu znają się na kupnie ubrań. Tak. Wiedzą, jak znaleźć te przysłowiowe perełki, tak? Więc no, jak ktoś jest sprytny, to myślę, że wiesz...
że bardzo jego fundusz nie No dobra, ale słuchaj, bardzo mnie ciekawi to. Rzeczywiście, takie największe, jakieś takie najśmieszniejsze przypały na sesjach, jakie się zdarzały na przykład. Ja nie mówię tutaj o twoich na przykład, ale może u kogoś, nie wiem, u fotografa, u kogoś innego w zespole. Wiesz, słuchaj, zawsze możemy obgadać jakąś koleżankę, modelkę. Jak tak już miałam taką manierę, że jak już ja się wyrobiłam, tak zwanie się wyrobiłam, że już byłam taka ogarnięta co i jak, drażniły mnie modelki, z którymi przychodziłam na zdjęcia, ponieważ młode dziewczyny, nie mówię, że zawsze, bo będzie, że dyskryminuję, ale często mają takie swoje kompleksy na początku. Na przykład dziewczyna przychodziła w makijażu, więc trzeba ją zmyć. Jak ją zmyjesz, to ma podrażone oczy, więc trzeba trochę poczekać. Więc czekamy, robimy jej makijaż. Makijaż jest mocny, bo to musi być mocny zazwyczaj makijaż sesyjny. No ona tak nie wyjdzie przecież. No jak tak wyjdzie? W jakim makijażu? Ale nie wyjdzie gdzie? No na ulicę. A później po sesji. Z takim makijażem przestań, trzeba ją zmyć. To się zmyje. A. No ale ona bez makijażu też nie wyjdzie. Czyli trzeba jej zrobić jeszcze kolejny makijaż taki tak, na ulicę po tak, prostu. Taki, oczywiście. Idę do domu, umaluj mnie. Oczywiście. Mhm. Ja na przykład, jakbym była wizerzystką, to bym powiedziała, przepraszam cię bardzo, skarbie, ale zapłacono mi za makijaż to... Do sesji. Do sesji. Troszkę marnujesz mój czas jednak mimo wszystko, wiesz. Po sesji każdy ma dość, nie oszukujmy się, tak zazwyczaj jest, że każdy jest zmęczony po prostu. Tak. I każdy chce jechać do domu. Komu się nie chce malować? Generalnie zawsze miałem takie wyobrażenie, że na przykład robimy sesję i po tej sesji jest tak, na przykład, że mamy jeszcze gdzieś tam czasu, gdzieś tam się coś zamawia, albo tam się coś tam to jest bierze super. Pepsi to jest i się super. Siada, pije. Ale rzadko tak wychodzi. Bo generalnie tak, to, ten ktoś musi być już na którąś gdzieś tam domu, ten ktoś już nie może, ten jest zmęczony. Ktoś ma inną pracę. Tak. I jakoś tak dosyć rzadko tak to wchodzi. Sesje czasami robi się w wolnym czasie, a tego czasu często brakuje. A jeszcze by dogadać wszystkie osoby, to jest trudno jednak. No, a nie masz wrażenia, że im bardziej w latach, że tak powiem, i to dotyczy nie tylko takiego życia zawodowego, no nie? Jeżeli mówimy o pracy przed obiektywem i tak dalej, ale w ogóle takiego życia. Więc im dalej w latach, tym tego czasu mniej, no nie? Tak. To jest coś, z czego ktoś mógłby napisać jakąś pracę doktorską dobrą. Jak to się dzieje? Ja jak byłem, nie wiem, młodym szkolniakiem, zawsze miałem wrażenie, że jak dorosnę, będę miał pracę, to będę miał wciół czas, bo przecież nie będę się musiał popołudniami uczyć, nic czytać i tak dalej. Tak, tak. Jest, jest taki... cholera, zupełnie odwrotnie. I no, taki kuriozum totalny, śmieszny. Zdarzało ci się nie pojawiać na sesję, bo ci na przykład, nie wiem, umarł chomik albo coś takiego? Nigdy. Może jaka rzetelna? No, to, nigdy. To chociaż, nie wiem, może ktoś inny nie dojechał. Fotograf ci na przykład wystawił. Makijażystka? Makijażystka. O, ale nie zostrowca. Zostrowca też. O, zostrowca też. Ale nie powiem, bo nie mówię takich rzeczy. Nie, no oczywiście. Ale tak, no są takie rzeczy, są takie problemy, czy takie zdarzenia, albo też często musiałam wysłuchiwać o osobach, które znam, że kogoś wystawiły. Okay. I masz takie wręcz poczucie winy za tą osobę, bo tak lubisz ją, wiesz, że jest dobrą modelką, czy wizerzystką, a ktoś na nią narzeka i to jest takie... Okej, okay, tak, no przykro mi, no co mam powiedzieć tak naprawdę. Nie, ja rozumiem, są różne wypadki w życiu, może się popsuć samochód w połowie drogi czy cokolwiek, ale jednak jak się z kimś umawiasz, a zazwyczaj to są dalekie terminy, nie oszukuję się, są dalekie terminy i czasami trzeba dobrać naprawdę dużo rzeczy na tą sesję, to potem umówić się na drugi termin, to jest tak, takie zniechęcenie trochę, że... Tak, jest, tak. Ale jest taki dyskomfort nawet. Czasami organizując sesję, rzeczywiście z pięciu iluś tam ludzi jest problemem, bo ktoś tu nie może, coś tutaj wpadnie, tu ktoś zachoruje. I no, mi też się zdarzało przecież coś tam przykładać na kolejny termin, bo ktoś tam nie może, bo coś się znowu tam innego stało. I później tak się tak człowiek tak czuje dziwacznie dosyć. Jest jakaś sesja, na przykład, nie wiem, obraz, wizerunek, kadr, który tak ci, wiesz, wszedł w głowę, o Jezu, taki coś tam kiedyś tak chciała mieć, coś takiego. Wiesz, taki must have, taki dream. Mam co chwilę, ja mam tak co chwilę, bardzo lubię oglądać takie rzeczy. Uwielbiam na Instagramie, mam milion polubionych po prostu różnych fotografów z różnych dziedzin. Po prostu tak obserwuję. Polskich? Polskich, jak wszelakich. Wszelakich. Teraz każdy ma taką różne nazwy, że nawet nie wiem, czy to jest nasz polski, czy... No często teraz wszystko jest po angielsku, tak? Bo ludzie tak robią, żeby po prostu mieć jak najwięcej obserwatorów i żeby ich sztuka dochodziła do każdego, tak? Ale mam tak, że zapisuję sobie. Jest opcja zapisywania sobie albo zapisuję sobie jakieś linki, bo podoba mi się jakiś mały detal z sesji. Nie, sama sesja zdjęciowa. I mam takie po prostu swoje foldery.
playery z rzeczami, które mi się podobają. Codziennie przeglądam. Nawet codziennie przeglądam, nawet jak zanim idę spać, coś sobie na Instagramie przeglądam. Zawsze coś się fajnego znajdzie. Ale ja też wiem, jakie fajne strony obserwować, więc... No, tak, okej. A Pinterest? Może mam tego tam milion, tylko że ja mam ukryte tablice, żeby nikt nie podpatrzył. Miałam takie przypadki, że miałam publicznie na Pinterestie. Ktoś zaobserwował z znajomych modelek, fotografów. 2 tygodnie później identyczna sesja zdjęciowa. Ja tak mówię, dobra, no to teraz tego nie zrobię, tak, albo czegoś podobnego. Ale to jest irytujące, to prawda. Dla kogoś to ma pomysł, no ty masz pomysł, okej. Okay. Albo mówiłam fotografom, że coś mi się podoba, w luźnej gadce podczas innej sesji zdjęciowej. Niech zgadnę, a oni to zrobili z kimś innym. Zrobili to z kimś innym i ściągnęli mój pomysł, więc to było, nie było to fair. To po prostu nie było fair. Oczywiście wtedy byłam dużo młodsza, więc nie byłam tak asertywna. Teraz bym po prostu powiedziała to. Wiesz co, gadaliśmy o tym i to czy to jest przypadek, że akurat to zrobiłeś? Zobacz, z wiekiem nie czuję się z tym dobrze. Z wiekiem pazury wyciągasz, nie? Pracujesz, tak, wiesz, od 2 lat teraz... pracuję z klientem i się w cyrku nie śmieję, także wiesz. Tak, praca z klientami robi swoje. Znieczula, utwardza, robi skórę naszą twardą i tak. Buduje asertywność. Żałuję, że takie zawsze takie, że masz takie rozkminki typu o, mogłem zrobić coś inaczej, lub coś powiedzieć inaczej. To tak... Szkoda, że nie mam tej świadomości, którą mam teraz, kiedy zaczynałam sesje zdjęciowe. Wiesz, o co chodzi? Dobra, ja ci zadam pytanie teraz ciekawe. Słuchaj, gdybyś miała wybierać, no nie? Zastanów się. Gdybyś miała wybierać, że teraz dostajesz na przykład 25 milionów i żyjesz jak chcesz, tak? No. Czy nie dostajesz nic, ale wracasz na przykład 20 lat do tyłu, ale z umysłem, świadomością teraz, jaką masz teraz? Nie wróciłabym. Nie wróciłabym. Nie, nie, co ty? A wiesz, że większość ponoć, niewielka, ale większość mówi, że wróciłabym. Nie, co ty, po co? Serio. Nie, nie lubię roztrząsać przeszłości. Słuchaj, słuchaj, tak, dobra, wiem, okej. Okay. Ja wiem chyba, w czym leży problem, wiesz? Bo ty marudzisz, że ty jesteś tam, wiesz, jakaś tam, nie masz tam nastu lat, ale ja cię o to zapytam, gdy będziesz miała 4 z przodu. Okej. Okay. Okej? Okay? I wtedy powiesz, że wróciłabym. Nie wiem, czy będziesz wtedy chciał ze mną rozmawiać. Ja, no. Nie wiem, czy wtedy, ja nie wiem, czy ludzie tyle żyją, wiesz? Zobaczymy. Czy ja będę wtedy jeszcze z tobą rozmawiać? Prowadzimy zdrowy tryb życia, więc no, prawdopodobnie. Tak, no ja wiesz, że biegam tam do Pauliny na siłownię, tak, więc może dożyję jeszcze tego. A może być śmiesznie z tym, to prawda. Ale wiesz co, mi się bardzo podobają modelki takie 60+, na przykład. Zdarzają się? Rzadkość, totalna. Znaczy, ja nie spotkałem. W Polsce nie, ale ogólnie jak już jest znana modelka, to robisz świetną karierę. Są takie... Teraz ci nie wymienię, bo nie pamiętam, ale są takie modelki, które nawet na przykład grają w teledyskach często. Tak, ale to są, kurczę, no... One są tak pięknie, po prostu się starzeją. Ale to jest promil. Tak, oczywiście. Ale są na przykład modelki, które na przykład przez wiele lat są modelkami, że konsekwentnie pracują jako modelki. Tyle lat. Wyobrażam sobie, ile wyrzeczeń musi człowiek już w takim wieku 5+, no, ponosić, aby rzeczywiście dobrze wyglądać, być w kondycji. Myślę, że to jest ich po prostu styl życia. Ja myślę, więc to jest nie przywołują do tego uwagi. Ale i geny. I na pewno też chyba jakieś fitness i tak dalej, bo wiesz, że metabolizm się zmienia, no nie? Dla niektórych to jest normalka, więc... Dla mnie też. Więc oczywiście. Ale przecież ja pamiętam, no znam przecież się z nią. Jest taka bardzo sympatyczna, przefajna i rzeczywiście efektowna w swoim wieku modelka o imieniu Monika z Lublina. Z Lublina. Tak. Znam i obserwuję. Bardzo ma piękne sesje zdjęciowe. Tak, bardzo takie... sensualne, też takie z miałeś zawieszone. Zdjęcia. Miałem zdjęcia, tak. Miałem zdjęcia i... Przypomniało mi się, jak powiedziałeś mi o tej sesji zdjęć. Byłem w panice wtedy, tak. Właśnie wspominaliśmy o jakichś śmiesznych zdjęciach, sytuacjach na sesjach zdjęciowych, więc to jest jedna z nich. Ale to jest moja sesja. Tak, oczywiście. Ja rozmawiam z tobą, więc ja pytam ciebie o twoje sesje. Kurczę, to jest tak, że teraz mi trudno. Było tego pełno. Na pewno było tego pełno. Jeden wielki kipisz. Oj, na przykład... Z Teresą pojechaliśmy i z Karolem, wtedy co też nagrywaliśmy ten filmik, co byłam z drugą modelką, przepraszam, teraz nie pamiętam, i to była Kielce, zima, minus 16, a my cyk, cyk, ja w czerwonej sukience, ona w szarej, sukienki były wypożyczone od projektantki i poszliśmy wszyscy na kadzielnię i tam jest taki wodospad ala z lodu. To super wyglądało. To było tak piękne. Tylko, że tam byli jacyś
Amatorzy alpiniści. Aha, myślałem, że amatorzy taniego wina. I oni się tam spinali. Spinali się. Tak. I my tak poprosiliśmy oczywiście grzecznie, czy na dosłownie pół godziny, bo i też długo byśmy nie wytrzymały przy tych zdjęciach, mogliby odejść. I tylko tam te liny były po prostu, ale dało się robić tam zdjęcia. I druga modelka miała bardziej prześwitującą kreację. Ogólnie to byli sami mężczyźni, była tylko jedna dziewczyna. O Jezu, jak oni oszaleli po prostu na punkcie tych modelek. Jak oni podchodzili, pomagali nam wejść na tą górkę, zejść z tej górki. Oni cały czas byli obecni, jak oni doradzali nam po prostu, jak powinna ta sesja zdjęciowa wyglądać. Najlepsze było to, że jeden z panów coś skomentował wygląd drugiej modelki, a na górze jeszcze nie zeszła do końca jego narzeczona i to nie było do końca fair chyba. Oj, no przecież no, piękne zawsze się można zachwycać. No, pana dlaczego? Poniosło po prostu, pana poniosło. Zimno było, może dlatego. Może dlatego, ale że oni tam byli nie sami. I nie zapomnę, jedna z wizażystek, nie wiem już która, miała termos z herbatą. Tylko termos miała w reklamówce. I na reklamówce była marka wódki. Pamiętam to jak dziś. I wszyscy jak widzieli ten termos, który jest trzymany w tej reklamówce, to myśleli, że my tu pewnie tą wódkę pijemy. No, wiadomo, przecież na mrozie, na zimie trzeba tak śmieszne, sobie z tego wypić. To było wtedy tak śmieszne po prostu. Nie, to jest męcząca sytuacja. Właśnie takie najbardziej męczą mnie sytuacje, jak tacy typowi, no nie oszukujmy się, Janusze, podchodzą. Na początku zaczynają ci robić zdjęcie z ukrycia. Potem podchodzą, zagadują, a ja ich po prostu totalnie olewam. I potem podchodzą i mówią, a czy ja mogę zrobić pani zdjęcie? A ja, ale pan to robi od pół godziny po kryjomu. Teraz to zaczęłam mówić. Oczywiście na początku to było takie, wolałabym nie, albo zawsze liczyłam, że fotograf o tym powie, a fotograf jest zajęty zdjęciami albo czymś innym, a on podchodzi do mnie, więc ja to powinienem odpowiedzieć oczywiście. Oj, to jest takie niezręczne. No i co potem zrobisz z tymi zdjęciami, z tym telefonem, z tym tą starą Nokią po prostu no, robi te zdjęcia. 30. No, one nie miały funkcji aparatu, no ale po co, na co i dlaczego po prostu... To wiesz co, to i tak dobrze, bo czasami się zdarzało sytuacje, gdzie ktoś podchodził i pytał, a mogę sobie zrobić zdjęcie z panią? Mhm. Nie tam, że pani. Też tak było. Nie, czy może pan mi nie przeszkadzać w pracy? Dziękuję panu bardzo. I to jest takie, okej. Okay. Wtedy jest foch, takie odchodzenie i do widzenia. I te osoby idą zazwyczaj. Ale czasami to trzeba być stanowczym, troszkę nawet niemiłym, bo no ludzie wchodzą też na głowę, też chcesz być taki kulturalny. Dla niektórych to jest straszna sensacja, zauważyłam. Jak niektórzy zobaczą modelkę fotografa i fotograf będzie miał aparat, ale też jakąś blendę albo coś jeszcze więcej, to jest, o Jezu, sesja zdjęciowa. A do jakiego magazynu? To jest tak super, po prostu jak tak ktoś pyta. Ale to się dzieje generalnie w niedużych ośrodkach, bo ja pamiętam... Tak, ale zauważ, że zazwyczaj robisz sesje zdjęciowe, gdzie jest niewiele ludzi, bo chcesz do jakiejś pięknej natury, tak? Czy tak, wiesz, w takich miejscowościach robisz zdjęcie, bo to wygląda pięknie, bo tam jest mało ludzi, a ludzie, którzy na przykład... No... Jedziesz na wieś pod Kazimierz na przykład. Znaczy, ja jestem też ze wsi, więc wiesz, nie chcę tak mówić, nie? Ale tak zazwyczaj jest, no. Wiesz, niektórzy mówią, że wieś to każde miasto poniżej 100 tysięcy. Więc ten nasz Ostrowiec tutaj tak sobie, ale nie, wiesz co, generalnie rzeczywiście jest inna tolerancja, chyba podejście do takich rzeczy w dużych ośrodkach, bo inaczej się pewnie pracuje na ulicy w Warszawie, w Krakowie czy w Poznaniu. Tak. Sam byłem świadkiem bardzo ciekawej sesji w Krakowie. Czekałem sobie na parę młodą i stałem sobie na kładce Bernatki, ojca Bernatki, a na dole przy bulwarach, przy jakimś tam statku na Wiśle, facet robił zdjęcia, ludzie sobie chodzą, jeżdżą na rowerach, a facet robił zdjęcia pośladków jakiejś modelki. Więc ona ze spuszczonymi spodniami, tam te pośladki i tak dalej, tam były oliwione, żeby chyba się błyszczały. Tak, oczywiście. No. Zrobiłem zdjęcie telefonem. Serio? Tym pośladkom? Serio. Nie, całej sytuacji. Byłem za daleko, aby się tak, wiesz... Miałeś dobrego zoomu, zbliżyć. Rozumiem. Tak, tak. Nie, to było z daleka, ale ta sytuacja mnie rozbawiła faktycznie, że są takie miejsca, gdzie... Może zrobić wszystko i tak to nikogo nie obchodzi, a inne miejsca są zupełnie taką antytezą tego. Ja mam cokolwiek tak, na przykład, małego zrobisz, to już mam każdy... taką postawę, że udaję, że innych nie ma. O. I jak ich ignoruję, to po prostu mi podchodzą. A jak podchodzą, to mówię po prostu, że mi ktoś przeszkadza. Albo pytam się, czy ja panu przeszkadzam? Nie, to proszę mi też nie przeszkadzać.
tyle w temacie. Okay. Tak, mam takie podejście teraz, to jest super podejście, że nie przeszkadzać, nie wiem, robię zdjęcie, ktoś ci gwizda, albo krzyczy, macha. No to jest takie denerwujące na początku, jak byłam modelką i było często takie zachowania. Tylko śpieszyło to zawsze, wiesz, taki dyskomfort się czuło. A teraz już nie, to jest takie po prostu musiałam chyba przejść przez tą sytuację parę razy, żeby po prostu wyrobić sobie... Ja myślę, że dorosłaś. Po prostu. To wiesz, przychodzi z wiekiem takie wyrąbanie na wiele rzeczy. I tyle. To jest bardzo zdrowe podejście. Bardzo zdrowe podejście, oczywiście. Dla mnie. Znaczy, wiesz, ma pewne limity. Ogólnie, nie wszystko się da, ale się da. Ogólnie jestem postrzegana na dzień dobry jako wredna osoba. No, może ten look tak samo często. No właśnie, słuchaj, wiesz, jeżeli robisz jakąś mroczną sesję i tak dalej, to do ciebie twarzy, podejdzie. Zgadza się. O, ze śmiesznych rzeczy. Miałam taką sesję, że miałam afro takie zrobione, takie wokół głowy. Ty miałaś afro ze swoich włosów? Tak, miałam podarte, to było jeszcze w zimę, miałam podarte rajstopy i takie bardzo krótkie spodenki i takie wycięte body. Jak Borat. Nie, no, no wyglądałam trochę taka, no tak, no tak. Mało ładnie, elegancko. No to był taki mocny look, wiesz, podarte rajstopy, taki, wiesz, trochę jakby koncertowo, trochę nie. Taki rebel trochę. Tak, tak. I mocny bardzo makijaż, ale taki nawet jak na mnie, to wszystko na tej twarzy po prostu było czarne, mocne, wyraziste. I mieliśmy zdjęcia w windzie. W windzie? Jeździliście windą tak, do góry, do dołu i robiliście zdjęcia? Tak, bo fajnie się to odbijało. Były bardzo duże przeszklone windy w Tak, oblinie. Jakieś aluminium tam są zazwyczaj, no nie? Tak, aluminium, tak. Historie, bardzo to szkła, fajnie wyglądało. Lustra, takie surowe po prostu wnętrze. Nie jest gadne. Centrum spotkania kultur. Tam, gdzie cię ochroniarz zawsze gania. Już nie gania, bo tam nie chodzę. Okej. Okay. Ale co powiem, wyrobił sobie kondycję ze mną, bo ja mu na szpilkach uciekałam z drugiej strony i on się denerwował na mnie z drugiej strony. Dobra, nie wiem, ważne. No bo zazwyczaj ochroniarzami są osoby, którzy są niepełnosprawne, panowie, i mają zwyczaj duży brzuszek i trudno im wyganiać modelki, nie oszukujmy się. Więc dla sportu pan spalał kalorie. Dobra, no nieważne. I przychodzę do sedna. Już się dostałam z fotografką, byłyśmy tylko we dwie, makijaż robiłam wcześniej przed sesją, więc jechałam tak całym autobusem w Lublinie z Kalinowszczyzny do centrum, więc to jest kawałek. Wszyscy robili mi zdjęcia oczywiście. W autobusie. Po kryjomu, oczywiście. Nie zrobię tego oczywiście. I była sytuacja, że stwierdziłam, że no pojadę tą windą i zjedę sobie z parkingu i pójdę na autobus oczywiście z powrotem, w tym make-upie, w tym wszystkim. I jeszcze się nie ubrałam do końca, miałam tylko narzuconą kurtkę, płaszcz, coś tam. I wyszła mama z dzieckiem. Dziecko się rozpłakało. Tak, ale to było tak, że ja patrzyłam tak bokiem i mama zauważyła, że ja jestem malowana. I to dziecko tak chciało chyba mnie zaczepić czy coś. I tak po prostu, wiesz, za włosy czy coś. I mama, a ja tak się odwróciłam i on tak zobaczył w sekundzie moją twarz tą malowaną. I dzieci mają taki charakterystyczny wyraz twarzy, takim ta warga zaczyna drżeć. I ja tak myślę, Boże, nie płacz. I ja tam z uśmiechem do niej, tam coś tam, a ja nie lubię dzieci jeszcze, to też jest problem. Czyli jest straszny dyskomfort, jeszcze takie jest dziecko obce dla mnie, nie znam tego dziecka, nie wiem, jak się zachowa. Jak ryknęło płaczem, ojejciu, ale krzyczało. To było parę sekund jechania tą windą, ale ja się czułam, że to była wieczność. No. I tej mamie było głupio, a mi było głupio, to dziecko płakało, tak aż się zanosiło. Dzieci mają czasami tak, że jak zaczną za bardzo płakać, to nie łapią powietrza po prostu. Mówię, Jezu, to dziecko mi zaraz odleci tutaj w ogóle. Stwierdziłam, że no dobry ten look był w ogóle, że to dziecko zareagowało. Bardzo ładne zdjęcia były, więc w sumie się udało. Nie pamiętam, nigdzie nie widziałem tych zdjęć. Są tam daleko, daleko gdzieś na początku portfolio. Są. W sensie na profilu facebookowym. Na Max Model się chyba też gdzieś tam jedno czy coś. Na Max Model się chyba też jedno albo coś. Nie przypominam sobie. No. Wiesz, generalnie z tego co mówisz, to ty tak trochę wykraczasz, znaczy łamiesz stereotyp modelki. A jaki jest stereotyp modelki? No bo wiesz, każdy postrzega modelki przez pryzmat. Nie lubię strasznie stereotypów. No bo wiesz, to są uogólnienia pewne. Zawsze każdy postrzega modelki przez jakieś, wiesz, wymiedzione dziunie, wiesz, tam leżące na kanapie, mówiące się po pazurkach i wiesz, miałam taki problem, jak zaczęłam studia. A ty potrafisz pierdolić dziecko, wiesz, załatwić w windzie, tak.
Nie, no bez przesady, ale miałam tak, że na przykład miałam przyjaciółkę taką, która zawsze mi przedstawiła, to jest moja przyjaciółka, Paulina, modelka. Ja nie mów nigdy tego, że jestem modelką, bo to taki jest trochę stereotyp tej modelki. Ludzie się już pytają takie, a okej. Okay. To jest taki motyw jak pisanie sobie teraz na wizytówkach magister przed imieniem, nazwiskiem. I od razu, stereotypy dotyczące wyglądu. Typu, że nie wiem, że na makabie makijaż często robię coś takiego, albo że no, jakieś modne rzeczy mam, albo że nie jem pewnych rzeczy, bo jestem modelką, tak. Oj, to denerwuje strasznie. Albo tak samo na sesjach zdjęciowych często, że o, zamówimy pizzę, ale chyba modelki nie jedzą, he, nie? No i nie jesz wtedy. Proszę cię, znasz mnie. Czy nikomu nie zostawisz? Bez przesady. Ogólnie tak było z tym jedzeniem na przykład. Na przykład ja nienawidzę jeść sama, więc zawsze miałam taką koleżankę, że zawsze po prostu jedliśmy razem. Jakkolwiek sesja zdjęciowa czy coś, po prostu byłam głodna, musiałam już zjeść, to miałam wrażenie, że się każdy na mnie patrzy, co jem i jak jem po prostu, bo modelka je. No to jak jesteś sama, to głodujesz generalnie. Jezu, nie mam z kim zjeść. Tak jak wiesz, nie, wśród no... facetów, nie mam się z kim napić, nie? Nikt tam nie puka do drzwi, nie? Lubisz samemu pić, samemu jeść? No jakżeż tak, jakżeby to i tak dalej. Stereotyp modelki. Fajnie. A ty jak postrzegasz modelki? Jakie mają wspólne cechy? Ale to ja pytam. Okej, okay, no po prostu. Nie wiem, jakie mają wspólne cechy. Wiesz co? Ale nie, wiesz to coś w tym jest. Ja też nie patrzę na osoby, które fotografuję w kategoriach modelka, no nie? To są po prostu, no okej, okay, no. Ale wiesz to są po prostu ten kobiety, no bo facetów ten, nie fotografuję. Ten stereotyp nie jest w branży. Ja nie lubię mówienia o kimś modelka. Ja też nie. No. Ale ogólnie ten stereotyp modelki nie istnieje w branży, typu, że fotografowie raczej tak nie postrzegają, tylko po prostu wśród ludzi, którzy no, nie mają o tym pojęcia. Tak jak na przykład bardzo nie lubię, nie cierpię wręcz mówienia o jak się wykonuje zdjęcia, że, znaczy, no, że z tym, że nie cierpię, to nie, ale coś mi tam nie leży, mówienie o tym sesja. Dlaczego? Nie wiem, zawsze mi się sesja kojarzyła jednak z, wiesz, sesją na studiach. A jak już nawet, to mi się zawsze ta sesja kojarzyła z jakimiś wielkimi przedsięwzięciami, wiesz, typu Peter Lindbergh, wiesz, wielka sesja do Boga, aha, no okay. Nie, wiesz. Ani Leibowitz, Karoca, wiesz, 20 osób, wiesz, na pomocy, na saporcie i tak dalej. Więc wiesz, jeżeli się wykonuje no, zdjęcia takie, wiesz, tam w składzie takim podstawowym, wiesz, makijaż, ktoś do fotografowania, czyli modelka, czy to też jakoś tak mi średnio przechodzi przez usta, ktoś tam jeszcze do pomocy, to dla mnie to, wiesz, no jest jakiś set zdjęciowy i wszystko, no nie? Sesja to, wiesz, jakoś tak brzmi, wiesz, górnolotnie, no nie? Jakbym jeździł, nie wiem, Mercedesem SL albo Bugatti, o, sesję robię, no nie? Sesję robię z modelkami. To po prostu tak brzmi januszowato. Tak, zauważę, osoby, które są najmniej doświadczone, używają takich określeń, a te osoby, które są bardziej doświadczone, raczej już inaczej to nazywają. Wiesz, tak? To tak jakbym powiedział, jestem fotografem, robię sesję z modelkami. No przecież to zdanie to po prostu dyskwalifikuje mnie generalnie. Tak. To jest... tutaj łyknęliśmy sobie z kubków. To jest dramat. Nie mogę się w tym odnaleźć za bardzo w takich rzeczach. Jaka sesja cię ucieszyła najbardziej? Po prostu szłaś ukochana, po prostu szczęśliwa i w ogóle zrobiłam to, ale fajnie było i wiesz, i tak dalej. Mroczna sesja, nie? No pewnie. Tak, no jak to było z mojego pomysłu i potem jeszcze na końcu widziałam efekty zdjęć tak jak sobie wyobraziłam, albo tak w 99%, bo to nigdy nie jest chyba tak jak sobie wyobrazisz. To chyba to jest niemożliwe. Nigdy nie jest. No, prawie. Miałeś mieć tak sesję, że po prostu w 100% ci wyszła? Tak. Okay, no ale to wiesz co, zazwyczaj to są sesje beauty. A. Nie? Bo one są, wiesz co, one są mocno ustalone przez makijażystki, więc no, moją rolą jest tylko dobranie właściwej perspektywy, jakiegoś oświetlenia, wiesz. Po prostu. Tak, no. Więc tutaj nie do końca jestem... Boże, co ja mówię? Dobrze mówię. Nie do końca jestem... Nie do końca mam władzę na to, jak to będzie wyglądać, bo jest to zamysł kreatywny makijażystki, która coś takiego zrobiła. Tak. A ja mam tam uchwycić, wiesz, w jakimś tam ciasnym kadrze to wszystko, co zrobiła na twarzy, no nie? Więc takie sesje zazwyczaj wychodzą tak, jak są zaplanowane. A reszta to prawda. Sesji takich, wiesz, kreatywnych, innych, poza beauty, no,
zawsze jest coś innego, zawsze coś tam się, wiesz, inaczej tam pójdzie, wykrzaczy już tam. No tak, jakieś przygody są po drodze. Tak, za małe buty dla modelki, ta, która ma tam za duży rozmiar na przykład. Oj tam. W plenerze są najlepsze, nie? Czy w plenerze są najlepsze? No. Już najwięcej przygód. Najwięcej przygód. Bo najwięcej miejsc się jeździ. Ja generalnie, jak ty się czujesz w ogóle, wiesz, w takich zdjęciach studyjnych? Tak średnio, nie? Tutaj znaczy nie są, ma, dla nie mnie nudne, są dla mnie nudne, bo lubię te pozy. Nawet jak robię zdjęcia w plenerze, to wszyscy tak mówią, weź przestań tym high fashion, typu, że wiesz, mam takie po prostu, muszę się przestawić czasami. Ale no kurczę, no wiesz jak to jest z tymi zdjęciami. To są zazwyczaj jakieś zdjęcia ubrań albo sylwetki. No wiem, generalnie robisz makijażu. Tutaj, robisz na tle w studiu 15 zdjęć i tak naprawdę na białym jest tle. Materiał, kurczę. Tak. No, nie masz historii takiej też trochę? Nie ma, tak, nie ma narracji, nie ma jakiegoś takiego. Wiadomo, że Arek lubi zdjęcia z historią. No tak. I zawsze na początku opowiada. Zawsze opowiadam na początku. Co ja opowiadam? Co ja opowiadam na początku? No, że mówisz, jaka to jest scenka, że no, teraz musisz, czuj się w rolę, coś tam musisz zrobić, tam jesteś... A, o to ci chodzi. No, to jest zawsze super. Okay. Ta twoja historki na początku, to jest takie, okej, dobra. Nie, rzeczywiście, plenery są fajniejsze, dużo, dużo, ale rzeczywiście nie toczą się często w myśl założonych planów. Tak. Bo tam się dzieje różnie, różniście, rozmaicie, aczkolwiek fajne są, ale ty miałeś wtedy... Opowiadałeś przed chwilką o tej sesji w zimie. To było minus 15 stopni, uwielbiam, mówiłaś? Uwielbiam sesje zimowe. Żartujesz? Uwielbiam je. Raz do roku wieś na mróz, minus tam ileś, wiatr, o super. Morsujesz? Nie, są piękne. Nie, nie morsuję. Morsowałam w sukienkach z odkrytymi plecami, zanim to było modne, nie? Tak, Paulina była pierwsza. Miałam zdjęcie też jako królowa śniegu. I tam też, to był oczywiście Lublin, też tam jest zawsze mega pełno śniegu i z pieskiem jeszcze miałam. Ojej, to też było trudne, bo było mi tak zimno, że już nie czułam rąk. Jest taki po prostu moment, że już nawet nie możesz się zgiąć. A ten pies, to jednak pies wyrywa się tak, więc musisz go też ustawić ładnie, żeby nie wyglądał dziwnie, żeby nie stanął bokiem. Więc w ogóle bardzo lubię zdjęcia ze zwierzętami. Więc też jest bardzo fajne. Ale no, normalnymi zwierzętami. Wiesz, no ze zwierzętami, ale w sensie, nie wiem, bierzemy węża jakiegoś? Nie, no to już takie, węże są nudne na sesjach. Już. O, węże są nudne na sesjach. Ale nie było tak, że... Robiłam 44 zdjęcia. Nie, nie chodzi o to, nie chodzi o to. Chodzi o to, że masz typy zwierząt, które zawsze są na zdjęciach. Zauważyłeś? Na przykład w Top Model nawet. Tak. Sesja z pająkami. O, wow, naprawdę w 40 raz. O, ale wiesz, naprawdę. Ale wiesz, o co tu chodzi? Tutaj sesja chodzi z szczurami, sesja z wężem. Ale wiesz, wężem. Dlaczego taki jest w Top Model z tymi zdjęciami takich rozmaitych karakanów. Robaków. Słuchajcie. No to jest show. Jest show, ale dlatego, aby wzbudzić... podbić jakby fobię co niektórych, bo mało kto boi się króliczków, mało kto się boi kotków, żeby, piesków, tak, ale węży, pająków, no. Żeby modelka wychodziła ze strefy komfortu. Tam jest często proszę bardzo, chodzi. Wychodzimy ze strefy komfortu. Na przykład te sesje na wysokościach, pod wodą, to jednak są takie skrajne warunki, tak? No i to też się fajnie ogląda, nie oszukujmy się. Wszystkie plusy w sumie takich zdjęć, sesji oczywiście w TV, tak? No ale wracając to ze zwierzętami, no zwierzęta są przepiękne, wychodzą na zdjęciach. Ogólnie zimowe też mają taki klimat. No. Wiem, ty miałeś z końmi jakieś zdjęcia też. Z końmi. Tak, to w ogóle też jest super historia. I to kiedyś my robiliśmy i jeszcze gdzieś robiłaś, miałeś z końmi. Pierwsze sesje miałam z tobą w Bałtowie. To tam przy była... tym bałtowskim dworku. Pamiętam, tam była Ewa Kwasiborska z konikiem chyba. Karolina Lachowicz. I, tak, poznałam Karolinkę. Pozdrawiam. I Martyna Kucharczyk. Tak, Martynę też właśnie wtedy poznałam. No i potem Martyna też chyba kontynuowała swoją przygodę ze zdjęciami od tej sesji. Tak, gdzieś tam się pojawiała. Bo ją Karolinka fotografowała, a potem ty ją zaczęłaś też fotografować. Karolina ją przyprowadziła. Przyprowadziła, tak, ale też robiła jej jakąś stylizację też na początku, pamiętam. O tam wiadomo, jak na plenerze dużo się działo. I potem miałam właśnie też na koniu. To było w Lublinie. Dogadaliśmy się z dziewczyną, która studiuje, nie pamiętam, jak się to teraz nazywa, studia właśnie o koniach z jeździectwem. Już nie wiem, to jest taka specjalna nazwa. No i pojechaliśmy tam, do tej stajni. Ona właśnie, jak to się nazywa, że dzierżawi konia i po prostu umówili się tak, że oczywiście ona będzie miała sesję zdjęciową, gdy nam tego konia wypożyczy na godzinę. Jak jest car sharing, to jest horse sharing. Koń na minutę. I wracając, ten koń był strasznie wielki. No.
No wiesz, konie bywają duże. Ale to naprawdę był duży koń. No był piękny koń. Koń? Nazywał się Gejzer. Bo mimo, że był biały, ogólnie no, no bardzo że fajny. Miał inne właściwości, ale okej. Okay. Jezu. I był taki problem, że ja tam na bosaczka w body, takim beżowym. Ale to na tego konia musiałaś sobie kicnąć? Oj, tu się zaczął problem. O. Bo ja nigdy nie jeździłam na koniu. A jeździłem. Super. No. I to jeszcze na oklep na tym koniu. No, tak. No i dziewczyny po prostu robiły mi taką tą stopkę, tak? Mm-hmm. Dobra. Lewa jest, noga, prawo. Jest fajnie, jest fajnie. Siadasz. Tylko, że koń nie ma przy sobie tak naprawdę nic, bo normalnie wygląda to piękne, naturalne zdjęcie. Wiem. Bez jakiegokolwiek siodła i mnie też się nie położy na siodle, więc ten koń jest samopas. Ja jestem na tym koniu. Tam daleko biegają sarny, które go bardzo interesują. Ogólnie, no wiadomo, to jest zwierzę, różnie reaguje na krzyki, na jakieś dźwięki jakieś z tego pola. Jakieś dziewczyny z rogami biegają pod lasem? Ciekawe, kto to? I wiesz, ty położysz się na tym koniu, a on nagle kichnie, albo prychnie, albo tupnie nóżko. Tak, i wtedy jest trzęsienie. I ty po prostu sekundę musisz, wiesz, stanąć, siąść na tym koniu i złapać się grzywy, żeby tak samo go nie pociągnąć za tą grzywę, oczywiście, nie zrobić mu krzywdy. To było problematyczne. Wtedy jeszcze nie ćwiczyłam, miałam zakwasy 3 dni. To było pół godziny po prostu tej sesji zdjęciowa. Ja tam kładłam się na brzuchu, kładłam się też na plecach, bo no fajnie, że te zdjęcia w ogóle wyszły. Też depnął mi na nogę ten koń, no wiadomo, że nie rzucę go specjalnie, a to było delikatne, to nie jest tak, że wiesz. Tam było błoto, ja tam na to posaka oczywiście, no bo to było gdzieś raczej takie pole, tak, zwane takie typowe pole. Więc no to było chyba do godziny zdjęć na tym koniu, ale było męczące, tym bardziej, że to jest zwierzę, które się cały czas rusza, ogania się tym ogonem od komarów, czy tam od muszek, więc to dosłownie parę ujęć wyszło. Ale no było to problematyczne, tym bardziej, że ten koń jest bardzo silny, tak? Więc jak chcę go bardziej przytulić do twarzy, bo chcemy zrobić zdjęcie portretowe, były dwa, wyszły. Na jednym zamknął oczy, więc też nie było fajne. To wiesz, no szarpie się, też musisz tak umieć go nakierować, tak? Choć mi się udało, ale no jednak no, to jest problematyczne, tym bardziej, że ja się dopiero po sesji przyznałam, że ja nigdy tam, wiesz, nie jeździłam czy coś. Mówię, jak się przyznam, to może nie będę chciała, nie? To był warunek, że modelka ma jeździć konno, aby... A jaką byś wybrał modelkę, która nigdy nie miała do czynienia z końmi, czy taką, która miała już doświadczenie? No, zapytałbym. No właśnie. Okej. Okay. A ja wiesz, ja byłam bardzo tym podjarana, bo to jest taka oryginalna sesja. Tak. Daj spokój. No, na westernie kiedy miałam taką możliwość tak normalnie? No. Arek, wiesz co, dawaj, w swojej stanie jakąś tą konia robimy zdjęcia. No, dawaj, kunia zdjęcia robimy. No, wiem jak to wygląda. No, to prawda. Ty, ale słuchaj, ale ty wiesz, że skoro masz profil kotomaniaczka na Instagramie, no, to przecież mogłabyś takie sobie zrobić takie zdjęcie, wiesz, nie? Na przykład tam, nie wiem, z 25 kotami, nie? Wiesz, jak Ace Ventura w pewnym kiedyś momencie próbowałam, siedział. Kiedyś próbowałam z moimi 7 kotami zrobić. Ja zdjęcie. Pamiętam, jak jednego przyprowadziłaś tutaj do studia i na czworakach go wyciągałaś tam za tła, spod kaloryfera. Tak, on polubił się w ogóle. Mm-hmm. Pan trzeciał go pogłosy, tak się pan prychał. No. I ty tak tą rękę cofnąłeś w kotach, się przestraszyłeś. To cud, że tam... Nie wiem, kto się bardziej bał na sesji kot? Tak, właśnie patrzę to zdjęcie. Kto się bardziej bał tej sesji kot, czy Arek? Wiesz, ja się, no, nie boję kotów, no, bo mojej babci tych kotów zawsze było dużo, no, tylko... Koty drapią, nie? Gryzą. Rzadko chyba, nie? Proszę cię. Psy, jest podział, tak? Psy gryzą, koty drapią. Kot też potrafi ugryźć. Myszę. A dobra, no nieważne, nie będę się teraz kłócić o tym, ale była bardzo fajna sesja, szybka. No bo to było stworzonko, które się stresowało. Ale no coś tam nam wyszło, nie? A z tymi kotami, co chciałam tutaj grupowo zrobić zdjęcie, to są koty, nie? No to wiadomo, że wiem, to jest taki, tak masa. Pieskowi możesz wydać komendę siad. Albo tak, coś tam. Tak, siądzie i się nie ruszy. Zazwyczaj na sesjach zdjęciowych tak samo psy też super wyglądają, tak? I zawsze to są psy, które są wytresowane i po prostu dadzą komendę i pies siedzi, tak? Na przykład. No słuchaj, zdjęcie rzeczywiście w zimie, no nie? Mhm. Fajny strój i tak dalej i na przykład potężne jakieś malamuty, no nie? Na smyczach. Tak. Dwa, no właśnie wiesz, miałam przed tym tobą. Pieskiem. No. I no to robiłoby efekt. Dosyć tylko, dosyć że no, z kotami to jednak to z kotami. No. Czym bardziej wymuszasz coś na kocie, tym bardziej on robi w drugą stronę, więc... Tak po polsku. Oczywiście. Tak po polsku. Smaczna herbatka? Ale głupie pytanie. Smaczna herbatka. Mój Boże. Jeszcze wyślij mi rano tak smacznej kawusi. Tak. A która ci się sesja najbardziej ze mną podobała? Najbardziej podobała mi się sesja. Poczekaj. Bardzo ciekawe były sesje te stąd,
z Pałacu Kurosweng. I oczywiście trafiły do magazynu. I oczywiście trafiły, tak, do dwóch, bo tam podzieliliśmy ten materiał. Bardzo, do dwóch magazynów, więc tak, oczywiście to świadczy. Materiał był podzielony na dwie części. Czy to się podobało, nie? Nie, no wiesz, słuchaj, ale znaczy... Czułeś, że będzie publikacja, jak była ta sesja? Wiesz co? Masz tak, że masz po prostu przeczucie, że tak. Ta to nie będzie, ale ta to na pewno. To znaczy, jeżeli wiesz co, ta sesja jest... taka, no widać, że jest składana z kilku setów i no, ma jakąś taką, nie wiem, fabułę, a nie tylko katalogowy klimat, to jak najbardziej ona ma szansę sobie gdzieś tam wejść i zawsze staram się no, te zdjęcia traktować tak, aby nie traktować się tylko i wyłącznie do szuflady, ale gdzieś tam sobie, żeby to wypłynęło, wiesz. Jak, wiesz, no, kiedyś będę bogaty, te wszystkie te magazyny powykupuję, no nie? Oczywiście. Fajne tam, wiesz, są takie wydruki, nie? Fajne są wydruki, tylko patrz, ja mam w tej chwili... tylko teraz wszystko internetowe. 18, nie. Znaczy, wiesz, możesz aplikować sobie do magazynów, które są printable, czyli tam są drukowane. No i takie, które są na przykład, nie wiem, insta magazynami, czy tam jakimiś takimi w ogóle www. Moja publikacja pierwsza była w Dark Beauty Magazine z Sylwią z Lublina, pozdrawiam. Ojej, a to było takie... Boże, bo to jest taka pierwsza sesja publikowana, to jest takie, o wow, jak fajnie! Potem to już jest takie, no super, super, nie? Ale ta pierwsza publikacja zawsze takie robi wrażenie. Wiesz, tak miałeś, że tak. Udało się, super! Tak. Z pierwszą tak było, rzeczywiście, to... Ale się już przyzwyczaiłeś, nie? Przyzwyczaiłem się. No, wiadomo. Ale wiesz, nie, znaczy, nadal to robi, wiesz, taki fajny wow, tylko oczywiście. Wiesz, cały problem polega na tym, że no, ja w tej chwili, jak tam sobie patrzyłem, liczyłem, to mam 18 magazynów, no nie? 18 publikacji. Tylko problem jest taki, że żeby mieć z tego pamiątkę jakąś, to należałoby te magazyny sobie rzeczywiście ściągać. One są tak. Udostępniane albo już gotowe i są wysyłane gdzieś tam. Jakąś tam paczuszką, albo mogą być udostępniane w wersji cyfrowej i trzeba sobie to na przykład wydrukować. Tak. Więc no, wydrukowywanie czegoś takiego jest dla mnie bez sensu, no bo wolałbym mieć oryginalny już sklejony przez drukarnię magazyn, jaki gdzieś tam sobie leżał, no nie? A nie tam sobie stronę jedną drukować, bez sens. No i słuchaj, te magazyny oczywiście są magazynami zachodnimi, tak? No bo w Polsce tak naprawdę mamy Vogue Polska, mamy L, co my tam mamy jeszcze? Jakieś no takie i tam tematyczne. Masz jakąkolwiek sesję zdjęciową poza czołowymi fotografami w Polsce. Tak, czy... znaczy, no, tak wiesz, one działają inaczej, bo tam no są pewnie. Sesje zamawiane już pod oczywiście. Kolekcje, przez koncerny, przez oczywiście. Domy mody, przez sieciówki również, na przykład tak. typu HM i tak dalej. A więc normalne takie publikacje to jest to tak naprawdę no, zabawa w cudzysłowie, może powiem, aczkolwiek no, dająca satysfakcję no, wszystkim tym, którzy biorą w tym udział. Tylko, że taki magazyn, w zależności od tego, skąd on tam jest, no to jak tam pamiętam, to one chodzą od 39 do 79 euro za magazyn. Zgadza się, plus wysyłka. No plus wysyłka, tak. Więc faktycznie, no załóżmy średnią 50 euro, no to tak 200 dawać około... Ja jestem właśnie... Za gazetę, bo w niej jesteś. Ja jestem właśnie takiego zdania, że taką nagrodą powinno być to, że jest darmowe, ponieważ dołożyłeś się do tego magazynu. Wiesz co... Ale z drugiej strony też pewnie dużo osób kupuje to, te magazyny, ponieważ tam są. Tak, więc... to na tym też polega czasami. Więc na tym też polega. Nie oszukujmy się. Aczkolwiek był jeden magazyn, jeden. Okej. Okay. Jeden, który tym, którzy się opublikowali, którym się udało tam wejść, dawał za free dostęp do wersji całej elektronicznej. No to jest super. Nie? Wiesz, no wolałbym, żeby coś przysłali, no, no, ale rzeczywiście to było okej, okay, no nie? Bo wiesz, tak. dostawałeś całość. I no myślę, że to też polega na tym właśnie, że no, dałeś wkład w swoje prace, więc masz jakieś większe prawa niż zwykły użytkownik, który no dla mnie to jest takie logiczne, tak? Tak powinno być. Mogłoby być. Tak, ale to też są ich magazyny, więc to oni ustalają zasady. Co są ich magazyny? No, żeby było śmiesznie, nie pamiętam, najtańszy magazyn chyba za 39 euro, to był magazynem chyba z Hiszpanii. I to wcale nie jest tak, zaraz, bo był tam, zaraz, a wiem, jest taki magazyn Art of Portrait i tam też coś było wrzucane. To nie jest rosyjską publikacją i wcale nie tańszą niż ta z Hiszpanii. No oczywiście. No, co mnie zaskoczyło. Ale no, jednak to nie są tanie rzeczy ogólnie, takie magazyny. To nie są nakłady milionowe, tak? To są magazyny, które są po prostu w konkretnym kierunku, tak? Więc kupuje je niewielka ilość osób. Przez to pewnie jest też taka cena.
jedna. Zawsze jak jest czegoś więcej, to wiesz, dla niej tam, jest. Tak, tam naprawdę masz przecież tylko jakieś... A osoby, które są tym zainteresowane i tak kupią ten magazyn. I tak kupią. Więc myślę, że też na tym to polega. No to nie są magazyny, w którym znajdziesz, nie wiem, przepisy na babkę jakąś. Tak, z pani domu. Z pani domu, tak, jakąś historię z życia wzięte i tam za chwilę na kilku stronach masz rozkładówki. To jest magazyn, który masz... Nie wyrzucasz go po tygodniu, bo ci się znudzi, tylko masz go... Też trzeba brać to pod uwagę, tak? Że ten magazyn będziesz miał przez wiele lat i nie wyrzucisz go, bo po prostu no, to jest taki magazyn. Też trzeba to brać pod uwagę. W sumie. Zrobiliśmy analizę, tak. Przeszliśmy sobie bardzo śmiesznie od jednych tematów do drugich. A, wiem, jaka sesja była sesją taką, która mi się podobała. I to była dosyć spontaniczna sesja, ale ona ma tam... Ma tam, nie wiem, 5, 8, 10, 15 kadrów, które do tej pory jakoś tak wchodzą fajnie, w taki fajny klimat. To była sesja robiona na ulicy Sienkiewicza, na spontanie, z Patrycją Ciziel, która malowała. Tak. W takich czarno-białych klimatach, takich trochę, wiesz, fashion, coś, tu schodki koło Sebastiana, Sebarbera. Tak, tak. Wiesz, i takie jakieś historyjki. Fajnie to wyszło. I tam jest kilka takich kadrów faktycznie czarno-białych, które jakoś tak fajnie, tak rasowo wchodzą, no, w klimat. No. Każde zdjęcie jest inne też, nie są takie monotonne, tylko są różne, są fajne portrety, tam też takie całościowe, nie że stoję i patrzę do obiektywu, wiesz, tylko coś... bo tam ciekawie sobie przygrywałaś, bo one były robione z ruchu, z akcji jakiejś, no nie, więc na przykład sobie szłaś... tam była cała historia. Jakiś, wiesz, obrót i tak dalej, wiesz, coś... Ja tak lubię bardzo. I wtedy rejestrowanie tego faktycznie robi fajne rzeczy. No i miałem coś w głowie i teraz mi zaburzyłaś. I nie wiem. To często. Tak się zdarza. Suszy nie lubię, ryb nie jem, może dlatego po prostu. To się z czymś wiąże, jest jakiś skutek przyczynowy taki, wytrącania się. Najbardziej podobały mi się zdjęcia z tym, jakby jakaś cała ekipa, typu, że wiesz, że tam jakiś plener, było nas dużo osób, zawsze była zabawa. A dla mnie to ma duże znaczenie, że atmosfera jest fajna na zdjęciach i według mnie to się naprawdę przekłada na zdjęcia. A, wiem, co chciałem, słuchaj, odnośnie tej sesji właśnie, nie? Takie jest to, co robiliśmy z Patrycją Ciziel na tych schodach i tak dalej. Wiesz co, czasami jest tak, że masz taki flow, taki pozytywny do jakichś zdjęć, jakiejś sesji, co do której się nie spodziewali, że będzie taka ciekawa, nie? Coś jest takiego, okej, no idziemy na spontanie i tak dalej, spotykamy się, robimy nagle, później jest, o kurde, no. Często spontane zagrało, wychodzą nie? lepiej niż takie zaplanowane zdjęcia. Tak, bo słucham, planujesz sobie sesję, wszystko masz ułożone, wszystkie klocki, nie? Ułożone we właściwie miejsca, ludzie są umówieni, robią to. Polega, i generalnie robisz ktoś... to, czego się spodziewasz, dostajesz to, czego się spodziewasz, no jak nic nie spieprzyłaś oczywiście. Albo spieprzyłem. Okej, wszystko jest ładnie, piękne, ale spodziewałaś się tego. Akceptujesz, bierzesz, tak, ale robisz, coś masz. Spodziewa się, że będzie okej, a nagle jest dużo lepsze, to jest miłe zaskoczenie, tak? No tak, tak. Najgorsze, tak. Jakby było coś okej, a byłoby jeszcze gorsze. No. Jeszcze gorsze. No. Masz tak, że, no, znaczy ja tak mam, że z wiekiem robisz coraz bardziej wybredna, więc tak. Oj, trudno teraz coś fajnego znaleźć. Typu ja teraz w ogóle trudno coś odstawiłam. Fajnego znaleźć, ponieważ gdyż twoje doświadczenie już jest na tyle dużo widziałaś, że szukasz czegoś, co jest inne niż jakieś, wiesz, takiego... Wstaniesz gdzieś tam, strzelisz fotkę. Tak jak na przykład mnie zawsze irytują. Nie mogę obok tego przejść obojętnie. Czasami coś tam napiszę. Na Maxmodelu się zazwyczaj. Jakieś zdjęcia. Nie rozumiem tego. Zdjęcia na torach, laski, w pończochach i tyle. Nie kładź się na torach, wiesz co to... Mówię, kurczę, mówię, o co tu chodzi? Gdzie jest tutaj w ogóle jakieś uzasadnienie tego, co ona robi? Taki schematyczny... Ktoś, kto chciał się napatrzeć na czyjeś nogi w koronkach. Mówię, schematyczne takie... Są takie typy sesji, które każdy robił. Miałeś tak, że... Przepraszam, nie robiłem na torach. Sesji typu sesja na torach, check, jakaś tam z czerwoną szminką studyjna, check, sesja pin-up, check, wiesz co mi chodzi? No nie, słuchaj, no sesja pin-up jest bardzo fajną sesją. Tak, wiem, bardzo ładną miałeś. Ale scenograficznie wymagającą. Ale są takie sesje, które każdy miał. Czasami tak jest. Jak zaczyna zazwyczaj swoją przygodę, to tak często jest, że po prostu powielasz pomysły innych, chociaż niekoniecznie, ale tak. Wiem, ale czym bardziej w doświadczenie idziesz, tym więcej... Wymagasz więcej od siebie i od swojej wyobraźni. Czym więcej pragniesz pewnych oryginalności. Możesz, nie wiem, tam utarzać się w mące i tą mąkę rozbliżać. Chcesz się wyróżniać, po prostu. Chcesz pokazać własny styl. Każdy ma własny styl. Nieważne, czy się tam, wiesz, ujebiesz w tym wszystkim, w coś chcesz zrobić. Sesja w kawie. Ale żeby to było coś, co ludzie powiedzą, o, fuck. Jedziesz do Tesco, kupujesz pełno kawy i w ogóle musisz kupić taką z ziarnami, a wszędzie są jakieś mielone i jest problem na sesji. Na przykład. Tak, robiłem coś takiego właśnie z Pauliną.
Potem z ucha wypadają mi te ziarna kawy, mam je we włosach. Nie, to była fajna sesja, bardzo oryginalna. No, wiesz co... Ale nie do końca była przemyślana też. Nie do końca, tak. Nie sądziłem... Znaczy, tam był motyw, że tam wsadzali głowę w to pudełko i tam się ta kawa wysypywała przez tę dziurę przecież. Tak, to pudełko nie było przemyślane. Tym bardziej, że potrzebujesz bardzo dużej ilości kawy, żeby do samych uszu... A dużo tej kawy kupiłeś? Co z tą kawą zrobiłeś? Nie pamiętam. Teraz ją pijesz. Teraz ją pijemy, tak. Od 3 lat nie możesz wypić tej kawy. Przez parę lat tyle tej kawy zostało, że jeszcze została nam tutaj. Dobra, Paulina, bardzo ci dziękuję. Nastawiałam się, że nic nie powiem, że będę mówiła tak albo nie. Tak, albo okej. Okay. Ale w sumie się rozgadałam jak zawsze. Ja zawsze coś tam mówię, Paulina, okej. A słuchaj, a robiłaś to? Okej. A słuchaj, a ja lubię taką herbatę? Okej. Na sesjach zdjęciowych tak mam, jak mnie o coś prosi, tak mówię, tak? Okej. Tak, żeby już to zrobić. Boże, jakie te amerykanizmy w Polsce. Zamiast powiedzieć dobrze. W porządku. W porządku. Dobrze, w porządku w takim razie. Dzięki ci wielkie bardzo za małą pogadankę. Pewnie coś zrobimy zimowego, skoro tak, nie wiem, pragniesz marznąć, chociaż mi palce strasznie... Ale przecież zrobiliśmy ostatnio zimowego. Ale nie, no proszę cię, no to była taka próba, drgająca ręka, czyli potykająca się. Czyli Jarkowi się nie podobało. Nie. Ja nie powiedziałem, że mi się nie podobało, tylko to nie jest moja w ogóle, dziedzina. To nie była, zdjęcia, no. No to nie, to był film. Taki pstryknięcie palcami takie tam, nie? Wiem. No. Ale wiesz, że musisz coś takiego fajnego wymyślić. Wiem, bo przecież ale to wiedziałaś. Ale też wiesz, że ja się zgadzam na wszystko. A czym jest coś bardziej dziwnego, tym mi się bardziej podoba, więc... Okay. Widziałeś moje ostatnie zdjęcie z Łukaszem? Taką jeszcze sekundę powiem. Widziałeś to? To ostatnie? Tak. Tak, ja nie poznałem cię na początku. To znaczy, bo to jakoś tak było udostępnione dziwnie, że nie wiem, czy ja nie skojarzyłem, że to jest z twojego profilu, czy... Bo Łukasz w pierwszym rzucie mówię, kurczę, ale znaczy wiesz, tak bardzo graficznie to jest zrobione. Boże, kocham tą sesję po prostu. A później patrzę, przecież ty tam jesteś podpisana, nie? Mówię, o kur... Stałam na stołku, w butach, na obcasie. Było strasznie zimno, wiał wiatr, chwiałam się na tym stołku. To był ten stołek grząsł w błocie i miałam medyczny rozwieracz w ustach. Medyczny rozwieracz w ustach? Taki metalowy, taki plastikowy. Wiem. I on był plastikowy. Jego się używa, jak się wybiela zęby bądź robi aparat. I on miał rozmiar L i bardzo miałam te usta rozwarte, więc zostałam ślinotoku. Przez 2 dni nie mogłaś ust zamknąć. Miałam afty, bo mi się porobiły rany. I do tego ta ślina mi tak leciała oczywiście. Do tego miałam taką dużą czapkę a la biskupią, na której miałam robaki poprzyklejane. I jeszcze do tego rozwieracza miałam krzyże odwrotnie oczywiście, bo to musi być kontrowersyjne. Łukasz lubi takie rzeczy. To była bardzo fajna sesja, ale bardzo chciałam szybko ją skończyć. Okej. I ja jeszcze się komunikuję zawsze z fotografem, więc Łukasz, czy jest w porządku? Wiesz, o co mi chodzi? Nie wiem, czy jeś kiedyś w ustach rozwieracz, ale niewygodnie wiesz się co? Mówi. Nie miałem. I to było takie kolejne fajne doświadczenie komuterki. Ja lubię takie rzeczy, więc mówię, kurczę, kolejne rzeczy, których po prostu doświadczyłam w życiu. Nie, to było bardzo dziwne, ale będę pamiętał, wezmę coś dziwnego. No. Ale drugiej nie upublikowałam i zaraz będzie, że jej nie lubię. Lubię ją. Miałam maskę na twarzy, to było już w studio. Piłę mechaniczną w rękach. Miałeś piłę mechaniczną w rękach? Tak. Okay. I jest taki problem, że nie jest ona dość wtedy silna, żeby tą... piłę utrzymać w jednej ręce, więc dzięki doświadczeniu na siłowni podnosiłam ją jak ketla i po prostu było to bardzo łatwe dla mnie. Kiedyś się pewnie opublikuję. Kiedyś. Taki rok może. Szkoda, że nie była, zapalona, nie? Wrum. Nie, wiesz co zrobiliśmy? Przyczepiliśmy do niej taką racę, która pali się na różne kolory i... Emitowała dym spalinowy? I się baliśmy, że tam coś zostało tego paliwa. A, wiem. No tak. Rozumiesz? Spalinówka, tak. Zapaliłoby się. O, wybuchnie mi głowa na tam ciru-liru. Nie, tak. Było bardzo fajnie. Byłabyś modelką bez głowy, jak jeździec bez głowy. Czy te modelki z deformacjami są bardzo popularne i są bardzo fajne, są ciekawe, ale Adam, jednak... Adaś Koziński robił, pamiętam, taką niepełnosprawną modelkę, to bardzo ciekawie wyszło. Tak, ale jednak nie chciałabym być przez taką rzecz niepełnosprawna, więc... Ale się udało. Wszystko jest dobrze. No i bardzo dobrze. Życzę ci, żeby się wszystko ci udawało. Dzięki ci wielkie bardzo. Dużo zdrówka ci życzę. Już mnie nie zapraszaj, bo się bardzo rozgadałam. Dobrze, zrobimy drugą część nagrania jeszcze. Dzięki, trzymaj się. No pa.